Siemanko, z tej strony rolnik z Hollywood. Dzisiaj zalewamy, chłopaki dzisiaj zalewają te dwa pomieszczenia. Równa posadzka ma być, beton B20. Także pompogrucha jest potrzebna. Jutro już przychodzi blacha. Także wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest robione tak, żeby nie utrudniać sobie życia. Zobaczymy, co oni tam robią, jak to ładnie wygląda. No chyba zabraknie 6 kubików, bo wyszły różne spadki i będzie trzeba chyba dorobić na szybko z betoniarki, ale zobaczymy, może się uda. No, tak to wygląda. Idziemy do góry zobaczyć, jak oni tam zalewają. Przyjechał operator, ten co był na początku, pierwszym razem, bo drugim razem wieńce na górze zalewane było z innej firmy, bo po prostu w piątek ta firma nie pracowała, a teraz przyjechał ten co był na początku przy dolnych wieńcach zalewanych, no fajny gościu. Teraz mi musi trzymać tego węża, bo chłopaki sami sobie dają radę. Halo, Wajka. Opadłem jest... Marek, dobry operator, nie? Operator jest super, tam miał same pozytywne oceny, bo niektórzy pisali, że nie widzieli operatora, żeby jeszcze wężem zalewał. Marek, podaj mi łopatę. Jeszcze jedną. I teraz muszę zejść po łopatę. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Pozdrawiamy Rafała! Drwina! Tam gdzie on tam jest. Będę ukolony już u żony. Bo on już. On już zjeżdża! Jedzie do żonki! Tak? No. Za te filmy się nie puścił. Szkoda. No. Szkoda powiedział. Co
Nie. Akurat jest elegancko, nie? Starczyło, fajnie. Operator też fajny jest. Zajebisty. I na dzisiaj koniec. Od razu tu rozrównamy i koniec. Ale to się pokruszy. No wszystko pokruszone, tak, tak. To niech ty rzuci, nie? No. O, to! Adria, Adria, gdzie ten na... Co? Na beton. Jednak na beton chcą. To jest dobra linia. Wiesz, tu wtedy dorzucimy to przeszkód. No albo tak, tak. Tak, bliżej. Tyłu, no. A tu są umyje. Tak, tak. O. Dawaj, tu dorzucimy tu obok. Do łyżki nie pójdzie, nie? Nie, do łyżki też za, bo później niech na beton i my zaraz widerkami jeszcze do góry damy. Aha. W tą, tu... A, brakło tu troszkę, tak? Tu troszeczkę, tak. No. To co tutaj niech da, tu się spłuka może. On powiedział, że tu podjedzie, na beton nie będzie. W porządku, no. Zobaczyliśmy i u Zbycha. No. Jego zapoznali u Zbycha. No. I od Zbycha, kiedy my z nim pracowali, w ogóle problemów żadnej nie było z nim. Nawet porządek wpadł. A Jura to... No co, my idziemy do domu, tak? Tak, tak. Pozostawiam. Dawaj, trzymaj mnie, Romku. Trzymaj mnie, bo ja zabiję. No. No ty łopatą zawsze tą robotę. Taką łopatą do takiego wiadra. Taką łopatą. Tam to piaskusko. No nie życie, a bajka. Po co wchodzisz, nie? Teraz babka na planu już rentę przepisze. Ogólony. Co? Babcia rentę przepisze? No. Starczy? O! Adrian, gdzie to rzucałeś? Kurwa! Ty co? Gdzie cię? Kurwa! Dawaj w kieszeni, kieszeni! Dawaj! Dawaj w kieszeni, Adrian! No i w beton, życi mi! Jak z bykiem, nie? Na linie pociągnąłbym. O, bled, bych dziurki! O, widzisz? Nie wolno. Kula. Dobra, nie? Dobra, naprawdę jest dobra. O, to mi się podoba. Ten piosek. Nie da swojego. Gdzie my rzucamy? Adrian. Janeczku. Sprodaję, grądzik stawię. Adrian, co ty robisz? Romku na nowy dom telewizji. W prezencie. Nie, to jest... Ja sobie to wpadłem. No, tak więc zakładamy elektrykę. Chłopaki teraz rozkładają siłę, tak? Tak. Zaraz będą robić gniazda. Podłączenia do obory, do tutaj do piwnicy, do garażu, do tego tutaj nowego budynku. Romek tutaj widzicie zaczyna nawiercać dziurki, on ma bardzo dobrą wprawę do robienia dziurek. No, do dziurek mam bardzo dobrą wprawę. Nie, po więcej trzeba. Po tym budynku? Tak. Od razu tu, tak na prosto, tak. No, co nie możesz stąd polecieć, tam? A po co, bo mamy puszki i tak tutaj. Aha, może mi tu do góry tam, no. A puszka później do dołu. To lepiej jest
tutaj puścić i później to nie ma znaczenia, możemy tu w budynku. Ale starczy tyle kabla, żeby później do licznika. No ili tam trzeba będzie to sobie dokupić. No jak będziesz sztukował? I tak do puszki, od puszki do puszki. No to bo to nie idzie. Ale co wtedy stąd wyżej byś poszedł? A ty co, chcesz aż tam? No tak, żeby to będzie wtedy tak samo jak było, nisko. Możemy pójść tutaj, podnieść do góry, no. Żeby traktorem przyjechać. No właśnie, no o to chodziło. I zaczepimy tutaj jak wypuściłem. No właśnie o to chodziło. A nie a ja chciałem zrobić tutaj sztycę i wtedy z tej sztyce. To nie tak jak ci pokazywałem? Nie ma problemu, możemy tak zrobić, możemy tak zrobić. Tylko że tam to było za. Wiesz co, co antena była. Bo jak puścimy ze sztyce, no. Tak? I tak musimy wpuścić do puszki, no. Bo tu będzie puszka. Tak. I później trzeba wrócić. Wrócić, no. To jak chcesz. Nie no, stąd. Albo puścimy tak, od puszki do puszki i poszło. No, tak. To twoje decyzje, jak chcesz. Który lepszy wariant? Moje zdanie, tak jak ja mówię, to by było lepiej. Okej, to tak robimy. Tutaj jest robione z tego względu wszystko na zewnątrz, bez rurek, bo to będzie wszystko ocieplone, otynkowane, więc nie będzie żaden problem, nie? Rok sobie postoi, to nic się nie stanie. Po co rurki, po co koszcze sobie robić? Tak jest. To specjalnie kupiliśmy rurki. No, specjalnie. Żeby było wszystko w rurkach, ale trzeba będzie teraz oddać te rurki. O. Tutaj wejdziemy na środek. No, co tam? Ty, a gdzie mogę auto otworzyć? Nie wiem, tutaj. Gdzie? Tu mogę wjechać. I od tego kabla. Jak tam? Ustawiamy. Oglądaliśmy mecz. Nic tego nie ma. Dobrze, że nie naprawiliśmy, bo byśmy się tylko wkurzali. No. Kable nie ma. No. Janek prąd kręcił. Rowerem. Ale jak jedną szczelinę, to Janek lepiej chodź na budowę, bo... Lepiej światło zrobić. No, o, rzuciliśmy tutaj kable elegancko. Pięknie tutaj, o widzicie lampy. Lampy już mamy. Na razie są dwie, bo tylko tyle było. Z tamtej strony jest w środku trzecia. No. Sprawdzony, jest wszystko elegancko. A Janek musi kręcić. No dalej, bo masz oglądać. Ja brałem. Tak porysowano, zagnieć, to pojedzie na twoim kijankę. Gdzie porysowane? No zobacz. Jurek. Jak ty to zrobiłeś? Jurek. Patrz, Jurek mu zrobiłeś? Ja pierdolę. Jurek, bierz ten. Muszę brać Romka albo Janka, żeby kręcił prąd mi. Bo nie mam prądu. Bierz go na bagażnik. Janek mówi, że jest to 100%. Tam, na bagażnik. Słyszysz? Bierz go na bagażnik, na rower jedź. Nie. Jurek to na baterię ten telewizor. Ja takiego nie mam, to prawda, no. Ja takiego nie mam, to nie. A taki mówią, że dobry inwestor, nie? No. Tak ładnie piszą oni i gadają, nie? Tak jest. A jakby pisali za inwestora, jakby on za tą kodę pełna, Forda. Jedziemy, nie ma co. Ale by dobra, pisali, na razie. Nie? Na pewno by pisali dobre rzeczy, nie? Dobra, na razie, siema. Na razie. Gdzie idziemy? Teraz do domu idziemy. Teraz idziemy pokazać kulisy pracy. Kulisy pracy? Kulisy pracy? Kulisy pracy?